Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem poradnik do gildii. Przedstawię wam tutaj, po co jest gildia, jak ta gildia działa, tutaj te poszczególne zakładki i tak dalej, i tak dalej. Okej, więc tak, gildia przede wszystkim jest po to, abyśmy mieli dodatkowy bonus do złota i do punktów doświadczeń. Tutaj o tych ulepszeniach zaraz powiem. Ale właśnie jak widzicie, my tutaj mamy 192% bonusu do Golda i do trenera, czyli do PD. I to chodzi po prostu o to, o te z misji, tutaj o tego expa i Golda z misji. Oprócz tego gildia jest także po to, że za każdego zabitego moba w portalu dostajemy plus 1% do obrażeń po prostu. Tak jak tutaj ten portal nasz prywatny, że tak powiem, on nam daje tutaj do wytrzymałości plus 1% za każdego moba, tak ten gildyjny daje nam do obrażeń. Tutaj sobie możemy wejść, najechać na obrażenia i jak widzicie mamy napis plus 14% premia od portalu. Jeżeli chcemy sobie zobaczyć, ile inna gildia ma, to po prostu wchodzimy na pierwszą lepszą osobę z danej gildii. Jak widzicie, oni tutaj mają 17%, a terapia ile ma? Oni mają 16, no czyli mają 3,2% więcej od nas. Okej, więc to są takie główne dwa powody, dlaczego warto mieć gildię. Oprócz tego wiadomo, w gildii można mieć maksimum 50 członków, więc można tutaj jakieś fajne znajomości nawiązywać i tak dalej. No to wiadomo, gra samemu jest o wiele raz, że cięższa, dwa, że nudniejsza aniżeli właśnie w gildii. Więc no to jest taki, jakby można powiedzieć, trzeci powód. Wiem, że nie większość patrzy raczej na procenty i na ten portal, aniżeli na to, żeby jakieś znajomości nawiązywać. No ale wiecie, jak to jest. Okej, jak widzicie, tutaj mamy kilka zakładek. Mianowicie tutaj jest atak i jeżeli byśmy ten atak by się świecił, to po prostu będziemy mogli dołączyć do, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy, to możemy dołączyć do ataku na inną gildię. I po prostu to jest taka wojna gildii, gdzie wszyscy członkowie biją się z przeciwną gildią, ze wszystkimi członkami. Po prostu jest taka wojna, za te wojny dostaje się głównie cześć, dzięki czemu w rankingu jesteśmy po prostu wyżej. No jak widzicie, nasza gildia jest na ten moment trzecia i raczej tutaj już te gildie niższe na ten moment nie mają do nas zbytnio podjazdu. Z Terrą też czasem wygrywamy, czasem przegrywamy, tutaj jest tak 50-50, jak widzicie oni nie są wcale daleko od nas. Natomiast Delirium no tu jest bezapelacyjnie top 1 i raczej do nich nikt na tym serwerze, przynajmniej na razie, podjazdu mieć nie będzie. Więc to jest atak, obrona, to jeżeli inna gildia nas zaatakuje, możemy kliknąć, jak widzicie póki co mamy szare, bo nikt nas nie atakuje, zresztą mamy napis. Oprócz tego są wyprawy. Wyprawy to są takie lochy gildijne, gdzie jest dużo potworów takich, można powiedzieć, średnich i na samym końcu jest potwór taki boss, który ma najwięcej życia, najwięcej statystyk i tak dalej. I cała nasza gildia, czyli całe 50 osób bije się jakby właśnie z tymi potworami. Za każdy zabezpieczony loch od 1 do 50 dostajemy po 2% tutaj skarbca i trenera. Ale do tych procentów mówię, za chwilkę przejdę. I teraz tak, od momentu ataku jakby na gildię lub też od momentu, gdy nasza gildia zostanie zaatakowana, bądź też rozpoczęcia wyprawy, każdy z członków ma 10 godzin, żeby zaakceptować właśnie obronę, atak bądź wyprawę. Natomiast jeżeli jest to obrona, czyli jeżeli ktoś by nas atakował i jeśli dany członek tego nie zaakceptuje, to on, chyba że się coś zmieniło, ale przynajmniej kiedyś tak było, że on bierze udział w tej walce, tylko po prostu ma pół HP. Okej, gigantyczna grzybowa katapulta, ją możemy załadować 3 razy, każde załadowanie kosztuje 5 grzybów i ona jakby w walce zabiera jakąś tam część, po prostu leci w tych animacjach walk taki grzyb na drużynę przeciwną i zabiera jakąś tam część HP, jest to losowe zupełnie, na kogo poleci i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, no mówię, zabiera jakąś tam część HP i jeżeli mamy 3 na 3 załadowania, to 3 razy taki grzybek w ciągu walki poleci. Okej, i teraz mamy tutaj te zakładki. Jest to przede wszystkim opis. Tutaj te trzy kreski oddzielają to, co widzą członkowie gildii, czyli tutaj naszego Discorda, od tego, co widzi reszta serwera, czyli jak widzicie tutaj nasz opis. W opisie warto jest zawrzeć, jakie mamy procenty, tutaj portal, to sobie każdy, kto tam ogarnia, może sobie sam sprawdzić, tak jak wam pokazywałem wcześniej. No ale generalnie jest ten portal, jest też hog, 1x15 to oznacza, ile mamy salek 15, jak na razie mamy jedną, więc dlatego jest taki opis. No tutaj sobie wrzuciłem mój kanał na YouTubie, wiadomo, darmowa reklama, kappa. I tutaj mamy, jakie mamy wymagania, jeżeli ktoś po prostu chce do nas dołączyć.
To wszystko jest po polsku, mimo że to serwer międzynarodowy, no bo ja tutaj się skupiam głównie, aby mieć 100% polską gildię. Dalej mamy ulepszenia i o co chodzi z tymi ulepszeniami? To jest tak naprawdę najistotniejsze, jeżeli dołączacie do gildii, która jest, która chce być topką, to na te ulepszenia będą was na samym starcie serwera cisnąć. I o co chodzi? Mamy tutaj coś takiego jak punkty. Teraz w ogóle wam się powinna pojawić tabelka, ile dany punkt kosztuje, bo ja na ten moment nie pamiętam. Wiem, że chyba do 5 to jest sam gold, a powyżej 5 to już kosztuje grzyby. Jak widzicie, ja tutaj mam 10-10, jakbym chciał mieć więcej, to ulepszenie kosztuje mnie 5000 golda i 10 grzybów. I czy gracie free to play, czy gracie na grzybach, to po prostu jak najszybciej jest warto zrobić te ulepszenia, żeby mieć to z głowy. I okej, może przejdziemy, o co tutaj chodzi. Jak widzicie tutaj, jak sobie najedziemy, to mamy skarbiec oraz trener, ile dana osoba ma punktów. Oraz mamy pupila gildyjnego, ale do niego przejdę później. I teraz tak. Maksymalnie najlepiej jest posiadać 10 punktów skarbca i 10 trenera. Dlaczego? Każdy jeden punkt odpowiada za cechę razy 0,2%, jak tutaj zresztą widać. Czyli jak ja bym miał teraz jeden punkt, to ja bym dawał gildii w skarbca, to ja bym dawał gildii 0,2% właśnie skarbca. Jeżeli ja mam 10 punktów, to daję łatwo pomnożyć sobie 2% gildii w skarbca i tak samo w trenera, no bo mam po 10 punktów i to jest max. Dlaczego mogę ulepszać dalej? Ano dlatego, że jeżeli ja na przykład mam 10-10, a ktoś inny by miał załóżmy 9-9, czyli by mu brakowało po jednym ulepszeniu, to ja mogę za niego zrobić plus jedno ulepszenie skarbca i trenera. Wtedy ja mam 11-11, on ma 9-9, łącznie mamy tych ulepszeń 20 i po prostu za niego ja te ulepszenia robię i dzięki temu on nie musi wydawać grzybów. No a ja się cieszę, bo mam tutaj w swojej gildii, jakby nie brakuje mi tych procentów, tylko mam na maksa. Nie wiem, możecie się umówić na przykład z jakimś kolegą czy tam znajomym, który gra na grzybach, że on po prostu zrobi za was część ulepszeń i po prostu musicie napisać do szefa, że słuchaj, on robi na przykład, nie wiem, ja nie gram na grzybach, robię tylko 5-5, a on za mnie zrobi 15-15. Każdy myślący zarządca bądź też król gildii powinien na to się zgodzić. Poczekajcie, dobrze, ja nie zarządca, tylko oficer, o właśnie, szukałem tego napisu. Każdy, myślę, że taki myślący właśnie przywódca bądź też oficer powinien się na to zgodzić, no bo i tak on, jego gildia na tym nic nie straci. Okej, jak możecie łatwo obliczyć, mamy 50 członków gildii po 2% każdy, czyli sami członkowie gildii same te ulepszenia dają nam 100%. Natomiast gildia może mieć maksymalnie 200% bonusów. Kolejne 100% to są właśnie te wyprawy, każda wygrana wyprawa to jest 2% od 1 do 50. Od 50 w górę te wyprawy już dają nam same punkty doświadczenia i to niewiele, więc no już jakby nie jest to takie istotne, aby je robić, no ale po prostu są. Także no, tak jak mówię, nie możecie tutaj robić więcej. Jeżeli ja teraz, no możemy kliknąć sobie. Jak widzicie, wspólnie zebrana ilość punktów jest już na najwyższym poziomie. Dalsze podnoszenie punktów nie wpłynie na już zgromadzone wspólnie punkty. Czyli po prostu nic mi to nie da, jeżeli ja ulepszę, więc nawet wam nie muszę pokazywać. I to by było chyba na tyle. Jak widzicie, my tu mamy 46 na 150 wypraw, czyli jeszcze 4 wyprawy zrobimy, 4 razy 2, 8 i będziemy mieć łącznie 200% skarbca i trenera i to jest już maksimum. Więc myślę, że jeżeli o to chodzi, to wyczerpałem. Tutaj jeszcze jest coś takiego jak rycerze, ale to mówiłem w poradniku do twierdzy, więc sobie możecie zajrzeć, o co chodzi z tymi rycerzami. Oprócz tego, co tutaj jeszcze jest, no wiadomo, aktywność, kto kiedy był ostatnio, ile ma tych rycerzy, tu w nawiasie są niki, znaczy w nawiasie jest poziom, a tak generalnie to niki. Tutaj ta koronka to znaczy, że dana osoba jest przywódcą gildii, taki znaczek to jest po prostu oficer, a taka buźka to jest po prostu członek gildii. Tutaj jakie mają potki na ten moment gracze, to jest bardziej tak dla oficerów i dla przywódcy, żeby widział, nie musiał po prostu przechodzić każdego po kolei, tylko sobie po prostu od razu widział, co nam da, jakie eliksiry ma członek. Tutaj jak widzicie mamy takie ikonki, to jest mieczyk, czyli czy dołączył, jeżeli jest na zielono to dołączył do ataku, jeżeli jest na czerwono to jeszcze nie dołączył, tak jak wspominałem, od momentu rozpoczęcia ataku lub od momentu zaatakowania naszej gildii lub wyprawy ma każdy 10 godzin na dołączenie.
gdy już skończy się wyprawa, to też myślę, że powinien powiedzieć, musimy czekać bodajże 2 godziny albo półtorej, nie pamiętam szczerze mówiąc, na to, aż będziemy mogli znowu zrobić atak. Po prostu jest to taki jakby odpoczynek dla członków, że tak to gra po prostu nazwała. Okej, jak widzicie, tutaj mamy tarczę, to jest obrona, z tym, że ona jest teraz na szaro, bo nikt nas nie atakuje. Jeżeli by nas ktoś atakował, to jest po prostu tak samo jak i w przypadku tego mieczyka. Jest to po prostu czerwone bądź zielone, w zależności czy ktoś zaakceptował, czy też nie. Kolejne to jest portal gildii, do którego tutaj zaraz przejdę. Na zielono to znaczy, że już dana osoba w tym dniu zaatakowała ten portal, natomiast na czerwono to znaczy, że jeszcze nie zaatakowała. I teraz tak, o co chodzi z portalem gildii? Są tu bardzo silne moby, to znaczy bardzo silne w tym sensie, że mają bardzo dużo punktów życia. Każdy członek gildii zadaje ileś tam procent danemu stworkowi i po prostu po pokonaniu tego potwora pojawia nam się kolejny i dodaje nam 1% do obrażeń, tak jak już mówiłem. My tutaj mamy 14%, tutaj są tak samo jak i w tym naszym portalu zwykłym, są akty. My na ten moment jesteśmy na drugi akt i 5 na 10 potworków. Łatwo policzyć, z pierwszego aktu zabezpieczyliśmy 10, z drugiego 4, więc mamy łącznie 14%. Teraz ubijamy 5, jutro myślę, że on padnie, góra pojutrze. Tak jak mówię, można go zaatakować raz dziennie. Aby w ogóle jeszcze to powinienem powiedzieć, aby móc dołączyć do obrony ataku wyprawy, bądź też właśnie zaatakować ten portal, musicie być w gildii co najmniej 24 godziny. Oprócz tego, ten portal można atakować dopiero, gdy mamy, z tego co pamiętam, 90 bądź 99 poziom, jakoś tak. W każdym razie nie można go od razu atakować na początku serwera. I tak samo to się tyczy tego naszego portalu zwykłego, prywatnego, że tak powiem. Okej, to by było chyba wszystko na portalu i teraz mamy pupila gildyjnego. O co chodzi w pupilu gildyjnym? Pupil gildyjny... Tutaj jak widzicie mamy jednogłową hydrę, możemy sobie ustawić tutaj jakiegoś pupila naszego prywatnego. Wymaganie jest takie, aby dany pupil miał setny poziom. I jeżeli my jeszcze nie mamy żadnego pupila na setce, to możemy komuś zaufanemu oczywiście, bądź też oficerowi jakiemuś dać po prostu króla i on wtedy ustawia tego pupila. I o co tutaj chodzi? Każda głowa, jak widzicie, my tu jesteśmy na pierwszej, bo jeszcze nie każdy to ulepsza, nie każdy to bije i tak dalej, bo to jest początek i ciężko ubić tą pierwszą głowę. Każda głowa daje nam do misji dziennej, tutaj jeszcze nie zrobiłem tej misji, do misji dziennej daje nam jakiś tam procent doświadczenia, czyli po prostu ta misja dzienna daje nam troszkę więcej expa. Z tym, że jest to na tyle, są to na tyle małe liczby i na tyle ciężko jest tą hydrę, ona ma tam chyba 12 głów z tego co pamiętam, na takich topkach, gdzie są 500 poziomy i w górę, gdzie te pupile są naprawdę bardzo wysoko rozwinięte, tam dochodzą do 6 głów i te bonus za tą misję dzienną jest naprawdę tak mały, że niektórym się nawet nie opłaca napinać o to, zwłaszcza, że jak widzicie tutaj mamy poziom pupila, ja mam 400, maksimum to jest 267. Każde tutaj ulepszenie kosztuje ileś golda plus 2 grzyby, więc jest to naprawdę sporo. I każde takie ulepszenie ulepsza nam o 5, czyli jak ja teraz kliknę, dam OK, to jak widzicie mam poziom pupila 405 i jak możecie łatwo obliczyć, no kosztuje to jednak troszkę grzybków. A daje na tyle mało, że no tak jak mówię, nie każdy to robi, nie każdego stać na to, jeżeli chodzi o te grzyby i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi maksimum? Maksimum to jest 267 i jak ja ulepszam na ten moment ponad to, to i tak nic nie daje. Ja sobie to ulepszyłem tylko po to, żeby mieć na zapas, żeby o tym cały czas nie pamiętać i nie ulepszać. Ale no mówię, maksimum to jest 267, tutaj na przykład Tevis ma 265, on już może do 270 sobie podnieść. I dalej już nie będzie mu się opłacało, bo po prostu nie, bo ten pupil nie będzie silniejszy. I teraz jak wyglądają te walki, może sobie tutaj zaatakujemy. Jak widzicie, no tak to wygląda. No nie zabieramy zbyt dużo. Możemy zrobić takich walk 5 dziennie. Jak widzicie, hydra miała 92%. Teraz ma 91%. No i to wszystko, zbiliśmy jej na 5 walk 1%, mimo że mamy maksymalnie ulepszonego tego pupila.
Więc no, ciężko jest ją zbić, to by musiał każdy po 5 razy, każdy by musiał mieć maksymalnie ulepszonego, jak widzicie tutaj nie wszyscy mają, ale ja też tak jak mówię nie napinam się o to, bo jest to aktualizacja, tak mi się wydaje, że tylko stricte pod wyłudzanie, no wymuszanie jakby na graczach wydawania tych grzybów, bo no jeszcze jakby te bonusy z tych misji dziennych naprawdę nam dużo dawały, czyli jakby się to po prostu kalkulowało na te wydane grzyby, no to jeszcze okej, ale to naprawdę daje tak mało, że nie ma co się o to napinać, ja też o to nie napinam się w gildii, bo nie widzę takiego sensu. Okej, w zasadzie to by było na tyle, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, jeżeli o czymś zapomniałem lub coś źle powiedziałem, poprawcie mnie w komentarzach, zachęcam także do zaglądania w komentarze, bo jak ktoś mnie poprawi i jest to trafna, że tak powiem poprawa, to ja ten komentarz przypinam, żeby po prostu inna osoba, która ogląda, mogła sobie zajrzeć w te komentarze, żeby miała na samej górze ten poprawiony komentarz, aby się tam nie pomyliła, nie wzięła tego, co ja mówię. Po prostu, żeby jak nie wyłapie błędu, to żeby ktoś wyłapał za nią, a ona sobie tylko zajrzy w komentarze i będzie wiedziała, że coś tam źle powiedziałem lub czegoś nie dopowiedziałem i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał, jeżeli tak możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, subika oczywiście. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.